Siemanko, z tej strony Kamyk i łomatko, jak dawno nie było takiego materiału. Materiału, no już nie z Footmastera, a Foot Galaxy, tak zmieniła się nazwa, ale to jest dalej to samo. Dalej mamy mega paczki, dalej możecie tutaj betować, teraz macie jackpota, nie, jackpota mieliście, możecie betować. Taka jest nowa możliwość. No i co, zapraszam was po prostu na stronę, otworzymy sobie paczki, no może coś podstawię na jackpocie, może jakieś meczyki poobstawiam. No i co, ja was zachęcam, na dole macie link do strony, gdzie możecie sobie oczywiście paczki pootwierać. Macie 8% taniej albo discount z kodem Kamyk, więc tam macie link, macie kod Kamyk, wszystko macie. Wracamy do Footmastera. Jeżeli chcecie, żeby te odcinki częściej się pojawiały, no to łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie masz. No i lecimy z otwieraniem paczek, bo tutaj mamy paczki za piątaka, 5000, 10000, 25000, 50 i paczka z informami. Jeszcze nie ma paczki za 100000, pewnie jak wejdą tocy, będą paczki z tocami i tak dalej, zobaczcie, kto, co... 3 godziny temu tej paczki nie widziałem. Ktoś zrobił 5 milionów końców profitu praktycznie. Co on trafił? Pewnie musiał jakiegoś Ronaldo trafić albo Pele, bo innej opcji nie ma. Ronaldo 9-4 trafił ktoś. 3 godziny temu trafił ktoś Ronaldo 9-4 i zarobił na paczce. Tutaj jeżeli wejdziecie w paczce, na dole macie 10 000% zarobił na tej paczce. Masakra. Takiej paczki jeszcze nie widziałem, ale mamy paczkę, na przykład ktoś otworzył za 1 000 000. To nie jest moja paczka. No i ktoś właśnie trafił Alessandro Del Piero, dlatego tak to wyglądało. Kamerka zasłania tylko tego gracza tutaj, jest formulnikowa w tym wypadku, ale zaraz my będziemy otwierać i zobaczymy, jakie mamy szczęście. Otworzymy sobie tak, jedną za 5, jedną za 10, jedną za 25, parę za 50 i parę inform paków, więc sprawdźmy. Pierwsza paczka za 5000, mamy Wolcotta, to już jest spoko, 650, no 450 końców profitu. Tutaj ciężko dużo stracić i ogólnie otwierałem te paczki za 5000, powiem wam, że na nich no, albo się niedużo traci, albo troszeczkę zarabia. Maksymalnie chyba zarobiłem 8000 na nich. No tutaj już jest dobry start, bardzo, bo tutaj jest też trochę non-rarów, 50 końców straciłem, więc warto sobie w ten sposób otwierać paczki, bo wiecie jak to jest, jeżeli otwieracie paczki za 150 FIFA pointsów, Schneiderle, no i mamy tam 1000 końców profitu, więc miałem po jednej otworzyć, ale otworzę parę, żeby wam pokazać, że da się i zarobić, da się oczywiście stracić, Claudio Bravo, no i znowu 1000 końców około. Dobra, paczka za 10000, to są te paczki, gdzie są non-rary, jak widzicie są rary, ale ciężej coś dobrego trafić, tu jest tych kart więcej, tutaj akurat sporo straciliśmy na tej parce, bo 3600 poszło. Zaza, Valencia, Carolinetti, proszę bardzo, 9600 za Bruno Fronoriego, widzicie tutaj? To jest właśnie to, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, ale jest on drogi, więc otwórzmy jeszcze raz. Oczywiście tutaj można wpłacać, wypłacać końce i tak dalej, nie ma z tym problemu, znacie przecież zresztą stronę Footmastera, no a teraz jest to Foot Galaxy, to jest dalej to samo, po prostu pod inną nazwą. No i co, otwieramy znowu tą paczkę troszeczkę, dobra, omijmy to, przejdźmy do tych lepszych. Teraz za 25000 parę paczek, nie będę tego pomijał, Sergio Pat, okej, on musiał mi tu wypaść, no bo jakby było inaczej. Mamy informa na koniec, co nam podwyższyło troszeczkę jakość tej paczki, ale nadal 3000 końców na minusie. Matip, Koulibaly, 14,5, o proszę bardzo. Może jeszcze jakiś inform na koniec? Nie. Znowu strata. No dobra, niewielka, ale zawsze. Emily Viviano, mamy informa, Zuber. Czy jeszcze coś ciekawego? Drugi inform, więc już paczka na plusie i zarobiliśmy prawie 10000 na tej paczce. Kolejna paka. Wiem, że mam 5 milionów, ten dla mnie to jest nic, ale ja chcę wam pokazać tą stronę i też jak coś wypadnie ciekawego, to przecież będę się jarał. Karius, no i znowu teraz strata 6000. Jeszcze jedna taka paczka i przejdziemy do paczek za 50000. Santimina, Stefan Jovetic, no i ta paczka. Dobrze, że Team Cahill był na początku, dzięki temu zarobiliśmy. Dobra, paczki za 50000 z tych paczek już leci grubo. Raz trafiłem, kogo ja trafiłem? Trafiłem na, nie wiem, zarobiłem około 100000 ponad na jednej paczce. Tutaj akurat 10000 w plecy, ale 100000 zarobku miałem na jednej z paczek. Trafiłem jakiegoś zwykłego złotego zawodnika, ale po prostu w mega wersji. Fajnie by to troszeczkę wyglądało, jakby tutaj można było po prostu, żeby te ekrany się pojawiały, czy coś takiego. Niestety, no nie jest to zrobione. No i tutaj mamy jednego informa. Jeszcze ktoś na koniec? Nie, ale tutaj chyba największa strata. 15000 ponad to największa strata, jaką miałem na tej paczce, akurat na odcinku. No tutaj dwa informy, Kagawa i kolejna strata.
No teraz widzicie, dla odcinka nie chcę pokazać, ale to w sumie dobrze. No bo co, mamy Antonio 7600, Gary Cahill 4400, 4500 Marcos Alonso, bez informa żadnego. Ale i tak całkiem nieźle, bo mieliśmy jeszcze Auriera, więc całkiem spoko. Otwórzmy jeszcze parę paczek. O, telefon, o kurde, dobra, to nie, to wyłączmy, no bo to przeszkadza mi w pracy. Dobra, Laporte i znowu, zobaczcie, jak dużo paczek, ja powiem wam szczerze, jak otwierałem poza sobie nagraniem, to tych paczek, na których zarabiałem, było więcej niż paczek, na których traciłem. A teraz, czyżby kolejna paczka? No tutaj 100 końców, to nie będziemy o to płakać. A kolejna paczka, Kevin Trapp, Julian Draxler, Jarmolenko, mega gracz w tej FIFA. Mamy jakiegoś informa, mamy Lalane za 10 tysięcy i nadal to są straty. Chciałbym jakąś paczkę, gdzie zarobiłbym z 50 tysięcy, żeby pokazać na odcinku, że się da. No i na pewno są tutaj mniejsze straty. Dobra, mamy Auriera za 10, dobra, to jest jakiś profit, ale też niewielki, bo 3600. Na razie chyba więcej na tych paczkach straciliśmy niż zyskaliśmy. Andre Gray, mamy informy oczywiście. Ile tych info? No i to jest w końcu jakiś tam większy zarobek. 7600, więc całkiem pozytywnie. Zobaczmy, Kurzawa, Dimitri Payet, Honda, Schneider, a coś jeszcze jakiś na koniec ktoś? Taka strata 10 tysięcy. Naprawdę, rzadko powiem wam szczerze, traciłem aż takie kwoty, no, ale dobrze, na odcinek. Teraz może ominimy parę paczek. 43 tysiące, znowu strata 9 tysięcy, kurczę. Znowu strata? Nie, tym razem zysk. Danilo, myślałem, że to w ogóle był Gabriel Jesus. 2000 zysku. Mamy hero kartę, ale 14 tysięcy, tylko wiadomo, takiego hero to by się chciało Messiego trafić. Znowu straty. Otworzę jeszcze 5 takich paczek. Mała strata. Bank. Zysk 7 tysięcy. Nani tam był, troll oczywiście. 43 600. 49 tysięcy. No jestem w szoku, naprawdę, bo... Juj, ale słaba paczka. 33,5, ostatnia paczka. 40 tysięcy. Naprawdę spory minus. To jest się zawiodłem. Teraz paczka z informami. Mamy Łukasza Femińskiego za 33 tysiące. Lichtsteiner do tego. No i w końcu zarobek. Zarobek, tutaj ta paczka kosztuje 75 tysięcy. Więc prawie 20 tysięcy do przodu i mamy 100 tysięcy, 104 tysiące w końcu. Arnautowicz dużo, Valbuena dużo, Bruno dużo i Bernard Leno dużo, dlatego tyle. W końcu się odbijamy od dna. To może teraz nie skipuję. Leonardo, mamy paru zawodników, jeszcze ktoś by się trafił, 65. Tutaj oczywiście minus 10 tysięcy. No i tak sobie można się bawić, można sobie otwierać. Wiecie co? Może ja sobie poklikam i pokażę wam teraz najlepszą paczkę, jaką powiedzmy jest 12.42, kiedy to nagrywam. Do 12.45 będę otwierał szybko paczki i pokażę wam najlepszą, jedną, jaką trafię, największy profit, tak? Czyli coś powyżej 100 tysięcy profitu chciałbym zrobić. Dobra, to ja sobie klikam i pokażę wam tą najlepszą. Ha! Nie minęła chwila i mamy 150 tysięcy, podwójny zarobek na paczce. Tu Rufiery zdecydowanie podniósł cenę paczki, no i Daniel Vaz. Dobra, szukamy dalej. Wow, co to się stało? Robert Lewandowski, 632 tysiące końców. Właśnie tak patrzę, 675. No to nieźle. Cóż za inform pack, trafiłem inform Lewandowskiego. Wow, no to powiem wam, 500 000 końców około zarobiłem, bo widzieliście mój balans cały czas. 500 000 końców do przodu. Wow. Wow, cóż za paczka, może będę w top miesiąca nawet gdzieś, zaraz w tych paczkach, zaraz zobaczymy, paczki i na dole, nie, tutaj są tylko do 500, o nie, to możliwe, że będę, chociaż nie, on tu za 25 tysięcy, a ja z informów, to musiałbym mieć lepszą paczkę, ale naprawdę turbo paczka, no dobra, teraz pobetujmy trochę coś co, dobra, czekajcie, popular bets, zapytujmy sobie. No dobra, Arsenal 1-7, wiem, że nie powinno się na Arsenal, City z Burnley na podbicie, dobra, to jeszcze 19 jest Athletic Bilbao, stawiam na Bilbao, Real Madrid na podbicie, Barcelona na podbicie. I Villarreal ze Slavią Pragą, tak zrobię, postawię 500 000 końców na to, zarobić mogę 2200.
Arsenal powinien wygrać, myślę Athletic bez problemu, City, Villarreal, Barca, Real, chociaż powiem wam szczerze, na Real to bym nie stawiał. No ale dobra, postawię pół miliona, które zarobiłem. Na jackpocie, jeżeli ktoś będzie, to może coś postawię, ale widzę, że są. Dobra, to postawię szybko 20 tysięcy i szybko 50 tysięcy i zobaczymy, czy uda mi się na sam koniec odcinka wygrać. Mam ile szansy? 64% mam szansy, że wygram i udało się. Udało się zabrać końsy ich, no i wygrałem prawie 30 tysięcy końców. I to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, zachęcam, jeżeli chcecie więcej odcinków, to pojawią się one, tylko musicie, wiecie, oglądać, udostępniać, łapkować. Ja stąd spadam, trzymajcie się, kolejnym razem się widzimy. Juhu!